pierwszy na tapecie, Wiesiu? Ford Mondeo. Ford Mondeo. MK5. Co możesz powiedzieć o tym autku? Co mogę powiedzieć? No takie przyzwoite, duże. Też fajnie, jeśli chodzi o przemieszczanie. 150 koni, słuchaj, dwulitrowy diesel. Jeśli chodzi o jakieś tam spalania, wszystko fajnie. Automacie. Automacie. Cóż może być lepszego, słuchaj. Bryła mi się bardzo podoba, tak. Powiem ci. Taka zadziorna, nie? Fajny przód jest. Bardzo... Przód jest fajny, wnętrze jest bardzo ładne w tym samochodzie. To jest też samochód rodzinny. Wiesz co? Tak, tak. Fajny, dużo miejsca w środku, fajny bagażnik. Wszystko jest okej. Naprawdę śmiało można nim podróżować. Powiedz mi, układ zawieszenia, chodzi mi o zakręty, te sprawy, on się chyba bardzo ładnie prowadzi. Nie, trzyma się fajnie drogi, nie ma żadnych zastrzeżeń do Forda Mondeo. Wiesz co, ta bryła jest tak chyba zrobiona, że on się fajnie przyczepia drogi. Naprawdę, powiem ci, miałem kiedyś starszą wersję Forda Mondeo, to zacnie się jeździło. A ten z którego jest roku? To jest 2016 MK5. Jeszcze w miarę nowy, nie? No tak, powiem ci, fajnie się nim jeździło. Tak na niego patrzałem, na twój kunszt, jak się go obchodzi dookoła, to nikt nie pozna, co w nim naprawiałeś. No o to chodzi. Naprawiane było, słuchaj, przednie drzwi kierowcy, tylne drzwi, tylny błotnik, jeszcze wnęka błotnika, tak zwany falc wewnętrzny, więc no tak się zdarzyło, trzeba było lakier naprawić. Idealnie żeś dobrał, panie majster. No trzeba. Trzeba sobie radzić jakoś z tym wszystkim. Wiadomo, klient gdzieś chciał sprzedać, żeby to nie było podpadające, że jest coś naprawiane. Szerokie, duże laczuszki ma, duże koła, przyzwoicie się trzyma w zakrętach. No dobry rozstaw, jest fajny rozstaw w stosunku do długości auta. W ogóle wiesz, on jest bardzo nisko położony, ten Ford. A powiedz mi, jak to się ma na przykład przy krawężnikach? Radzi sobie? Nie, jeszcze wiesz co, nie, to są spore koła, nie ma problemu z tym, żeby gdzieś tam podjechać. Nie ma problemu. Duży kufer? Duży bagażnik, fajny. Spokojnie zapakujesz rodzinkę i sobie pojedziesz. Fajnie to wszystko jest, takie auto miejsko-wycieczkowe. Eleganckie fajnie, jest fajnie też. Eleganckie, fajnie, ta linia jest bardzo ciekawa. Linia jest bardzo ładna, przypomina mi Insygnię trochę. No tak, bo to takie długie, mówię, to wszystkie auta są podobne. Mniej więcej podobne do siebie, znormalizowane, że ma być ładne, fajnej linie opływowe. Komfort jazdy na długą trasę? Zacnie. Jeśli o Mondeo chodzi, to fajnie, fajnie. Naprawdę fajnie się tym jeździ. Nie męczy się człowiek. Nie, nie, nie. W fotelu się dobrze siedzi, bo kanapę widziałem, jest bardzo wygodna. Jak oceniasz ergonomikę? Czyli trzymasz sobie ręce na tej kierownicy, wszystko masz pod ręką? Dojście, słuchaj, tak. Dojście do wszystkiego. Tam jest multifunkcyjna kierownica. Układ jest tak skonstruowany, że faktycznie dojście do panelu sterowania, jeśli chodzi o klimatyzację, radio i tak dalej, jest no fajnie, dobre. Zegary ładnie, wyraźnie widać w ciemności. Tak, podświetlone elektronicznie, wszystko fajnie widać, nie ma z tym problemu, przejrzyście. Hamulce, jak oceniasz, jak tak się depnie? Nie, hamuje bardzo ładnie. Jeśli biorąc pod uwagę ten tonaż, tonaż, te kilogramy auta, to ile on naprawdę waży? 1800? 1500 chyba 70, z tego co się tak mniej więcej orientuje. Ale hamowanie jest ok. Hamowanie jest ok, opływowy. No fajnie. Bardzo ładny samochód. Do trasy.
Mnie troszkę martwi, że oni w te wszystkie wozy teraz walą takie rzesze plastiku z przodu i z tyłu. Ale gdyby to wszystko było z metalu, to on by chyba ważył 3 tony, nie? No i paliłby 55. No i paliłby 55. Co jeszcze możemy o nim powiedzieć? Tempr silnika, który sobie słuchaliśmy, bardzo ładny. No, fajny dieselek. Ładnie szemrzy. No. Zapuść go jeszcze raz. Co możemy powiedzieć, Wiesiu, o silniku w tym Mondeo? 2-litrowy diesel, 150 koni. To jest wartość fabryczna, oczywiście z możliwością zmiany mapy paliwowej. Nawet do 190 koni. Jak się zbiera tak przy wyprzedzaniu? Wiesz co, no w tej wersji strzału nie ma, nie? Nie ma strzału. Bardzo duże auto, ciężkie. Wydaje mi się, że tutaj nie pobije jakichś rewelacyjnych momentów przyspieszenia, ale po jakiejś zmianie myślę, czemu nie. Może te liście wyjmiemy. Ładny tempr silnika. Chodzi przyzwoicie.